Powiem też na początku główne zasady, w jakich prowadzimy warsztaty, żebyśmy mogli się tu czuć wygodnie, bezpiecznie i żebyśmy mogli czuć się też zachęceni, by wejść w to jak najgłębiej. Więc główną zasadą na teatrycznych warsztatach jest to, że nie musimy robić wszystkiego. To musi być zawsze twoja decyzja, czy chcesz coś robić w takim stopniu, jak to mówię. Jeśli jakieś ćwiczenie jest dla ciebie zbyt bardzo wyzywające i część ciebie, może twoje ciało, może twoje serce, może twój umysł, może twoja duchowość mówi ci, że nie, to jest za dużo dla mnie, to zrób w sobie taką wewnętrzną rozmowę pomiędzy tymi centrami ciebie i znajdź sposób na zrobienie tego ćwiczenia, który będzie zaakceptowany przez wszystkie twoje centra. Czyli na przykład, jeśli twój chłopak został w domu, albo jeszcze pracuje, a jest jakieś ćwiczenie intymne, które wymaga jakby bliższego kontaktu, może powiedz swojemu partnerowi, że możesz zrobić to ćwiczenie, ale nie chcesz być dotykany, dotykana w intymne części ciała. Przed każdym ćwiczeniem możesz wyrazić swoje limity albo brak swoich barier. Możesz powiedzieć: dotykaj mnie wszędzie, czuję się dobrze i jeśli napotkasz kogoś, kto też czuje się z tym dobrze, to możecie sobie razem płynąć w tę energię. Tantra jakby zaprasza cię do sfery, bez komfortu, bez wygód, do sfery, gdzie prawdziwe zmiany wychodzą. Prawdziwe zmiany się zdarzają. Ja chciałbym cię zaprosić do tej sfery, ale nie chciałbym cię tam popychać. Tak więc zawsze to jest twoja decyzja, żeby sobie wyjść z tej komfortowej sfery do tego miejsca, gdzie prawdziwe zmiany następują. W związku z tym też drugą zasadą, którą promujemy na naszych warsztatach, w trakcie ćwiczeń szczególnie, jest to, że chciałbym wam dać najgłębsze doznanie sercowe i cielesne. Tak więc z tego powodu chciałbym, żebyśmy wszyscy poprosili naszego dobrego przyjaciela, nasz umysł, by sobie siadł gdzieś tam w boczku i obserwował, był tu i teraz. Tak więc wierzę, na pewno wiem to, że wielu z nas przyszło tutaj po jakieś głębsze doświadczenie niż rozmowa na temat pogody czy polityki. I chciałbym, żebyśmy to wszyscy uszanowali i w trakcie ćwiczeń rozmawiali jak najmniej. Przed ćwiczeniem tylko na temat limitów albo braku limitów. Jakiekolwiek uwagi, rozmowy, żartowanie sobie z czegoś nie tylko psują nasze własne doświadczenie,
robią to płytkim doświadczeniem, ale także psują doświadczenie każdej innej osoby, która to słyszy. Tak więc uszanujmy wszystkich i nie mówmy zbyt dużo niepotrzebnych rzeczy. A z tego powodu też wymyśliliśmy taki język trochę migowy, bez słów. Jeśli robimy jastany może, jeśli robimy znak piano na ciele partnera, to znaczy, że posuwasz się za daleko, zwolnij. Jeśli robimy to bardzo mocno, to znaczy stop, natychmiast, nie akceptuję tego. Czasami bardziej wygodnie, bardziej wizualnie jest użyć tego znaku. Podniesienie ręki tak, znaczy posuwasz się za daleko. Podniesienie ręki tak, znaczy stop, natychmiast, nie akceptuję tego. Są także dwa inne znaki, bardzo miłe. Jeśli głaszczemy stronę, w dwie strony partnera, to znaczy lubię to, idź dalej, posuń się dalej. Jeśli robimy to bardzo mocno, to znaczy uwielbiam to, rób mi tak dobrze. Nie? Tak więc używajmy tych znaków zamiast rozmów. Te znaki polecam, tą komunikację polecam także w uprawianiu miłości. Dzięki tym znakom unikamy emocji, które często są przenoszone w naszych słowach, w tonie naszego głosu. Są praktyczne. Jeszcze jedną bardzo ważną zasadą, którą mam na tantrycznych warsztatach, jest to, że możemy mówić, co chcemy na temat naszego własnego doświadczenia, każdemu, komu chcemy, ale nie mówimy, szczególnie nazywając tego kogoś, opisując tego kogoś, o doświadczeniu kogoś innego poza tym kręgiem, poza tą salą. Czy wszyscy to rozumieją? Jasno? Tak? Czy ktoś tego nie rozumie? Teraz chciałbym waszą bardzo głośną, entuzjastyczną odpowiedź. Czy wszyscy zgadzamy się z tym? Tak. Czy ktoś się nie zgadza z tym? W ten sposób obiecaliśmy sobie dotrzymać tą obietnicę. To tyle na temat zasad. Teraz chciałbym podzielić się z wami paroma rzeczami, które mogą się wydarzyć na warsztatach. Nie przewiduję, ale zwykle warto na wszelki wypadek się tym podzielić, a także jakby warto się tym podzielić ze względu na to, by pokazać, jaki stosunek ruch szkoły, szkoła tantry ruchu ma do tego, do na przykład leczenia. W trakcie tantrycznych ćwiczeń może wydarzyć się proces leczenia. Ten proces leczenia głównie manifestuje się poprzez wyjście naszych emocji na zewnątrz,
poprzez płakanie, krzyk, salwę śmiechu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to się wydarzy tobie, to najlepsze, co możesz zrobić, to pozwolić sobie wyrzucić to najwięcej, jak tylko możesz, najwięcej, jak tylko potrafisz. Jeśli się to wydarzy twojemu partnerowi, osobie, z którą ćwiczysz, to... Czy mogę pokazać na tobie? Nigdy nie robimy tego. Przestań płakać, wszystko będzie piękne. Wiosna idzie, pogoda będzie jutro ładna. Ponieważ w ten sposób tą emocję, która chciała wyjść z tej osoby, wciskamy z powrotem do tego istnienia. I ta osoba będzie musiała nosić tą emocję i żyć tą emocją i być jakby... być... żyć pod wpływem tej emocji. Tak więc w naszej szkole Tantra Movement staramy się jeszcze tą osobę nakłonić, by tą emocję jeszcze bardziej wyrzuciła. Robimy to w ten sposób, że kładziemy dłonie na czakrze serca i zachęcamy osobę, by wyrzuciła to, wykrzycz to, wypłacz to, płacz ile możesz, nie trzyma nic, wyrzuć siebie wszystko, idź głęboko w swoją pamięć, mów co widzisz, co czujesz i cały czas zachęcamy tą osobę, żeby wyrzuciła z siebie najwięcej, jak tylko potrafi. Jeśli się to zdarza w grupie, to tak jak każda inna dystrakcja, czy jakiś hałas od ulicy, czy właśnie ktoś coś mówi, czy coś takiego, niech to będzie dla nas ekstra motywacją, by być tu i teraz ze swoim własnym doświadczeniem, ze swoją własną energią, z połączeniem z partnerem, z połączeniem z ćwiczeniem. I w ten sposób, kiedy jesteśmy tu i teraz, podnosimy energię tego miejsca i tak naprawdę to wspomagamy tą osobę dużo lepiej niż kiedy myślimy, och, co się dzieje i panikujemy. Tak więc, tak, to na tyle. Też czasami zdarza się podczas tantrycznych ćwiczeń, że doznajemy jakichś fizycznych nowych doświadczeń. Czasami jest to jakieś tam trzęsienie się, czasami jest to skurcze w rękach, w innych częściach ciała, że nie możemy poruszyć rękami, palcami poprzez jakiś czas. Czasami czujemy, jakby mrówki po nas chodziły, czasami czujemy jakąś elektryczność i tak dalej. Na te wszystkie symptomy mamy fajną radę. Don't worry, be happy. Ponieważ te wszystkie symptomy to oznaki, że nasze ciało przystosowuje się do mocnych energii, które wytwarzamy. Tak więc to jest bardzo dobre, jeśli one zaistnieją. Najlepsze, co możesz zrobić, to oddychać w to i nie przejmować się tym. Obserwować. Czasami może nie będziesz mogła, nie będziesz mógł ruszyć ręką przez pół godziny, ale naprawdę
To jest bardzo dobre, jeśli się to wydarzy. Okej. Okay. To by było na tyle, jeśli chodzi o główne zasady. Czy ktoś ma jakieś pytania w związku z tym, co powiedziałem do tej pory?